Witam Państwa bardzo serdecznie. Barbara Oliwiecka, Bartosz Romowicz, Marcin Skonieczka, Klub Parlamentarny Polska 2053 Droga. Szanowni Państwo, dzisiaj na sali posiedzeń procedujemy nasz projekt poselski posła Bartosza Romowicza dotyczącego zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Sprawa dotyczy bardzo konkretnego problemu, który można powiedzieć namacalnie zaobserwowaliśmy 15 października po oczywiście wygranych wyborach. Chodzi o to, że wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, którzy zdobyli mandat posła, praktycznie z dniem wyborów, 15 października, utracili prawo do pełnienia swoich funkcji w gminach. W niektórych natomiast miejscach komisarze wyborczy zostali powołani dopiero 30-40 dni po dniu wyborów. Oznacza to, że nie była w tym czasie, w tamtych miejscach zapewniona ciągłość władzy. To nie jest tylko kwestia nieobsadzonych funkcji, to jest przede wszystkim konkretny problem dla mieszkańców, dla obywateli, bo ich sprawy z racji nieobecności wójta, burmistrza, prezydenta są załatwiane z dużym opóźnieniem i poślizgiem. Rolą naszą jako parlamentarzystów jest przede wszystkim usprawniać funkcjonowanie państwa i ułatwiać życie obywatelom. Tak rozumiemy swoją rolę, stąd poseł Bartosz Romowicz wyszedł z takim projektem. Oddaję mu głos. Szanowni Państwo, ten projekt został wniesiony jako pierwszy projekt poselski grupy posłów Polski 2053 Drogi. To jest odpowiedź na konkretny problem, konkretne rozwiązanie w prawie samorządowym. Tak naprawdę tych zmian w prawie samorządowym jest potrzebnych dużo więcej. Jest potrzebna duża zmiana kodyfikacji całego prawa samorządowego, ale wiemy, że nie zrobimy tego od razu. To rozwiązanie, które proponujemy w tej ustawie, jest tak naprawdę potrzebne na już, bo za chwilkę mamy kolejne wybory. Mamy wybory samorządowe, a potem wybory europejskie. I z taką sytuacją, o której mówiła posłanka Barbara Oliwiecka, będziemy mieli do czynienia w najbliższych miesiącach. Chcemy rozpocząć poważną dyskusję o zmianie w prawie samorządowym, a to jest pierwszy krok tej dyskusji. Ja chcę Państwu powiedzieć i zaapelować do wszystkich posłów, którzy w swojej historii, w swoim życiorysie mają jakikolwiek aspekt samorządowy. Zapraszamy wszystkich do pracy nad tym projektem. To jest nasz projekt, ale ja jestem przekonany, że ten projekt wspólnie z wszystkimi posłami, ale także wszystkimi organizacjami zrzeszającymi samorządy, chociażby Związkiem Miast Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich, czy wszystkimi innymi organizacjami skupiającymi samorządy, wypracujemy najlepsze rozwiązanie dla dobra polskiego samorządu. My możemy się, proszę Państwa, różnić w wielu kwestiach politycznych, ale samorząd to jest dobro wspólne. Reforma samorządowa to jedna z najlepszych reform w historii Polski. Chcielibyśmy i będziemy tak pracować nad tą ustawą, żeby ten projekt w ostatecznym brzmieniu uzyskał akceptację całej sali sejmowej, aby wszyscy byli przekonani, że robimy dobre prawo samorządowe. Szanowni Państwo, Polska 2050 Szymona Hołowni wywodzi się z ruchu obywatelskiego. Jesteśmy blisko lokalnych spraw, blisko samorządów, dlatego zajmujemy się takimi sprawami, które dotyczą lokalnych wspólnot. Ten problem, który rozwiązujemy tą ustawą, pojawił się w 2019 roku. Wtedy posłowie Prawa i Sprawiedliwości znowelizowali kodeks wyborczy. Ich intencją było zablokowanie startu wyborów w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów w wyborach do parlamentu czy do europarlamentu. I wprowadzili zapis, że w momencie, kiedy takie osoby zostają posłami, to automatycznie w dniu głosowania tracą swoją pracę, ale też odwoływani są ich zastępcy. I taka sytuacja nastąpiła 15 października w 14 samorządach w Polsce, między innymi w Ustrzykach Dolnych, gdzie wójtem, burmistrzem był Bartosz Romowicz, ale też w gminie Płużnica, gdzie przez 13 lat ja byłem wójtem. I szanowni Państwo, przez 40 dni w gminie nie było osoby decyzyjnej. Nie można było wypłacić zasiłków rodzinnych, nie można było złożyć projektu budżetu do Rady Gminy, więc gmina nie mogła normalnie funkcjonować. Dlatego ta zmiana jest potrzebna, żeby zapewnić ciągłość funkcjonowania władz lokalnych i żeby pomóc mieszkańcom, żeby takie właśnie sytuacje nie wpływały na funkcjonowanie lokalnego samorządu. Będziemy tego typu projekty procedowali, bo zależy nam na tym, aby rozwiązywać konkretne problemy naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Trzeba powiedzieć jednoznacznie, że dzisiaj kodeks wyborczy stanowi, że po wyborze wójta, burmistrza, inny urząd
do wyborów samorządowych. Wyborów się nie przeprowadzi. Wtedy ta osoba będzie pełniła funkcję do końca kadencji. Natomiast jeżeli to będzie w trakcie kadencji, przed upływem pół roku, to tak naprawdę do dnia wyborów, a proces wyborczy od między 45 a 75 trwa do wszystkich sprawności działania państwa, więc tak naprawdę to może być ważne. Ja powiem tak, w gronie posłów jest bardzo personalowo. Zgadzamy sobie ze sobą także, szukamy komisji samorządu terytorialnego na tego sobie i wiemy, że posłowie chcą tej zmiany. Dzisiejsza debata, dzisiejsze posiedzenia klubowe pokażą stanowiska klubów, pokażą wszystkich klubów, nie tylko koalicji klubowej, ale jestem przekonany, że oprócz tego, że będą propozycje zmian do tego projektu, to na pewno będzie akceptacja wszystkich środowisk politycznych, które dane naprawdę konieczne. To dziękuję bardzo.